Niebieskie? O lipa! Łęber, chodź na tu! Załóż, mi przysłali demokratyczne pałeczki do uszu! Ja nie będę tego używał! Ścierstwo, co jestem? Michael, kurwa, tu kakis? Panie prezydencie, proszę o wybaczenie, tutaj są właściwe pałeczki. O, republikańskie, osoba odpowiedzialna za ten haniebny czyn zostanie zwolniona jeszcze dzisiaj, mimo że jest w związkach zawodowych pałeczkarzy. Ale to nie ma znaczenia. No tym bardziej zwolnić komucha. Proponuję jeszcze dwie na zapas. Dziękuję, ale na przyszłość postaram się, by były bardziej czerwone, jeszcze bardziej republikańskie, takie jak gniotki. Takie różowe, tak. Mam panu prezydentowi wyczyścić uszy? Nie spowalaj się. A może nos? Nie spowalaj się i powiedz mi, dlaczego drzwi do Air Force One są za bardzo po lewej stronie. Czy samolot nie powinien stać bardziej na prawo? Panie prezydencie, te drzwi, tak, o których mówimy? No tak. Te drzwi są drzwiami do sracza pana prezydenta. A ja zawsze wychodziłem na dwór. A dobra. To jest taka studzienka. Dzięki Bogu mamy klimat umiarkowany w tej części Stanów, więc... No to właśnie, który bywa czasem chodzi. No ale panie prezydencie... Kalifornii, to było w Wiem, jak pan wysłał Gwardię Narodową przeciwko... Tylko te na ulicach, ale poza tym... Jak pan Gwardię Narodową wysłał jako gubernator przeciwko studentom Berkeley, to było świetne czasy. Właśnie, Kaspar, ty wiesz, że ja myślałem, że coś znajdę, jakieś dowody na studenckie orgie, o których mi tyle opowiadałem, i nic nie znalazłem. To był taki jeden goły student, który chodził na golasa i nie widział... To tylko jeden orgiastyk? I nie wiedzieli, co z nim zrobić i powiedzieli mu, że to nie higieniczne. Zamiast wynająć jakichś gwardzistów, którzy by mu po mordzie natłukli. No ale do ważnych spraw. Panie prezydencie, właśnie byłem, rozmawiałem z O'Neillem. I powiedział mi, że... O, właśnie. No właśnie, powiedział mi, że demokrat nie da się przepchnąć pomocy dla kontra. Większość demokratyczna nie pozwala na to. O'Neill nie chce? O'Neill boi się stracić stanowiska i twarze. Teraz są ostrożni, jak potem przed tego na Haiti, tym ludożercy tam poparliśmy, to teraz nam patrzą na ręce ciągle. A tak, bo on też komuchów... Tak, ludożerca... Zjadał komuchów i dobrze. Ale nasz ludożerca są. Tak. Ale się kongres nie zorientował. No nie zorientował. No ale jeszcze, panie prezydencie, mam na oku pewnego republikanina. Mak coś tam. Chusteczkę? Nie. Ale właśnie mam tego republikańskiego pana senatora, który... Mak coś tam, który powiedział, że można by coś zrobić inaczej z tymi... Robert Mak coś tam, tak. On powiedział, że prawda można by... Za plecami demokratów? Tak, poza... Za plecami kongresu? Poza percepcją kongresu właśnie zrobić coś takiego, żeby... Ale słuchaj, jeżeli za plecami kongresu... No. To tak. Ja nie chcę o niczym wiedzieć, ale o wszystkim mnie inform. Oczywiście. No. Oczywiście. Widzę szanownego oponenta. Co tam słychać? Nic takiego. A z kogo to jest kolek dwoju. Musimy trzymać ten bariusz. Możemy ściągać z Kuby. No i to przez Europę. Przez Bartolomeusz. No to co tam chcecie? No tak sobie poszedłem do kolegi porozmawiać. O, weteran. Albo co, jaka kuspa się szykuje? Weteran? Co wy tam znowu podżegacze kombinujecie, co? Prawica. Weteran. No, kochana prawica. Weteran. Byłem 3 dni w kolejnej wojnie. Rotyckowcu służyłem. Strzeliłem 3 rakiety i zastrzeliłem nawet jednego fantoma. Ja jestem prawnikiem, a fantomy to chyba nasze zawodowcy. No właśnie mówię, tak. Pilot no i co, wpadł do oceanu. Nie wiem, czy pływał już w tym. Muszę teraz pływać. Ja myślę, że przeżył, bo to... Co to za wojsko, żeby się nie uczył pływać, nie? Pan był na głosowaniu? Kto był? Pan był? Ja byłem? Nie było pana. Nie, nie pan nie załatwiałem. To po co? Nie pan nie jest. Ale to i przegraliście z KTS-em, bo my mamy większość.
Ja mam kłopoty z drażniewem teraz. No to kontrast, nie wiem czy pan wie, i kontrast to są tacy, co przychodzą do wioski, gorąco mordują, palą, a czasem odwrotnie, czasem najpierw palą, potem gorąco potem mordują. No tak robiliśmy w Wietnamie. Ale wtedy to miałem, czy ja tam brak udziału w tych... Nie tak, no to pan na Golasa stał przed... Nie, nie, ja dopiero później, jak to było modne. No to co, to nie udało się, przykro. To ja idę, nie? Mamy zebranie tego, pod posiłkiem najpierw. W sumie ja muszę wyjść. Pan to chyba pod słoniem, nie? Ale zabawne, Secret Service się panem zajmie. Nie tylko bez groźbów, jestem speakerem, kurde. Pochwalę, to ja. Wiem. O, dzień dobry, cześć Weinberg. Witam, szefuję. No kto tu szefunio to? Ja, pilmożnego pana. ty bierz na moje stanowisko jakby wszystko. Nie, coś nie zastanawiam, chyba więcej czasu z rodziną, bo prawie nie pamiętam jak wyglądam. Jak pan wygląda? Tak, a co źle wyglądam? Nie najlepiej w sumie. No może i tak, właśnie za dużo pracy. Słuchaj pan. No właśnie o ja w tym. Bo pan to ten pomysł, nie? Bo ja mam pomysł. Tylko niech pan nie krzyczy, bo tu uszczono moją muszę. Tam jest ambasada rosyjska, czyli związkowo-radzieckowa. No tak, tak. Lepiej mówić w ciszy. I tak, mój pomysł to jest taki, bo ja już tego do Szymona Peresa też dzwoniłem, żeby jakiegoś takiego nam znalazł pośrednika, nie? Ze Sultan Bruneiku. Nie, bo pomysł jest taki, bo prezydent się martwi tymi zakładnikami w Libanie, bo to tam źle wygląda i nie chce, żeby to tak się spierdoliło jak za Cartera, nie? Delta posłać, Delta Force. No właśnie to ciężko będzie, jak jeszcze ich tam zabiją, zanim ich odbiją i... To może Mossad albo... Chce pan wiedzieć, co myślę, czy se mam pójść? No proszę mówić, no proszę mówić. No bo ja mam swoje sprawy rodzinne i... Mów pan. No, więc tak, pomysł jest taki, że tak, ja do Peresa pytałem, czy Żydów, czy... ma jakiegoś pośrednika, który by Irańcom obok, tylko to tak wszystko poza kongresem, nie? Wiadomo. Tylko prezydent ma wiedzieć. Albo nawet nie. Albo nawet nie. Żeby sprzedać broń Iranowi, mimo embarga. Mhm. Embargo embargiem, ale coś im musimy dać. To może nam zwolnią tych zakładników, bo ludzie nie muszą wiedzieć, że to było za broń. A te pieniądze, co dostaniemy, one będą jakby poza budżetem, nie? Nikt nie będzie nas, no. Oni nam tam jakieś tam znajdą jakiegoś dyktatorka, to tam przez niego przepchniemy przez Brunei albo coś, nie? Znaczy oni przepchną te pieniądze za tą broń. Chodzi o rakiety TOW przeciwczołgowe i rakiety Hawk, te takie na... Tak, przeciwlotnicze. I Stingery chyba jeszcze. No, to jak będą coś jeszcze chcieli, to... No i to wszystko my im tam damy. Oni nam zapłacą, a te pieniądze to my wesprzemy tych, których kongres nie pozwolił wesprzeć, te demokraty to nie pozwoliły wesprzeć, czyli damy to kontrasom w Nikaraguje. Że wszyscy będą trzymać kłapaczki na zamknięte na cztery spusty, to powinno pójść gładko. Jak się Rosji do pierwszego? A prezydent będzie mógł się puszyć w telewizji. On się zawsze puszy. No ja wiem, ale będzie mógł się dać to adekwatne puszenie się. To pomysł, żeby aktora uczynić prezydentem. Niech pan, wie pan, ja to tam jestem na wylocie, ja tam z rodziną, ale pan też... Jest to jest taki drugi w Europie, no. Taki prezydent, prezydentem Wojtyła. No. On też prezydent, aktor prezydentem Włoch, nie? Włoch? Nie no, on jest tym, popem. Ach tak, oczywiście. No. Myślałem, że pan jest katolem. Byłem. Powiem panu tak, że jeżeli to się uda wszystko utrzymać kłopaczki na cztery spusty, to powinno pójść. I prezydent będzie mógł się adekwatnie do sytuacji puszyć. Tylko mu dobrze ten tekst napiszcie, żeby znowu nie mówił o tych o lodówkach, kiedy było trzeba mówić o związkach zawodowych. No on tak zawsze ma. Aha, i tak. No tam te Żydy to nie chcą, nie być pośrednikami, ale jest taki jeden, nazywa się, bo tutaj właśnie mam zapisane, bo się tak nazywa, że za cholerę nie mogę zapamiętać. Manucher Gorbindrar. Manucher Gorbindrar.
a niech się nawet i nazywa Pien Bien Phun. On jest dawnym członkiem Sawaku, czyli tej policji Pushaha. A, to on nasz człowiek, tak. I tak sobie pomyślałem, że jeszcze może zanim się nim posłużymy, żeby Casey, stary Casey go wybadał. Co myślisz? Dobry pomysł. No. No właśnie. Mógłbym posłać Berensona, ale on nie wygada się. Nie, Żyd nie, bo powie, żeby Żyda. No właśnie, no i tam bez sensu. Panie prezydencie, apeluję o elementarną powagę urzędu. Witam, panie prezydencie. No cóż, gadałem. Tak? I co? Ale tam kaczor Donald nie miał nic z roboty. Nie? Nie ma nic wspólnego z kontras. Panie prezydencie, gadałem z O'Neillem, na pewno nie przejdzie ta sprawa w kongresie. Ale możemy drogami poza oficjalnymi to załatwić, prawda? A czemu O'Neill nie chce przepchnąć? No bo jest demokratą. On pana nie lubi. Ale kontras, gdzie są chłopaki? Walczą z socjalistami. Podobno gwałcą tam, zabijają i zjadają na żywca tych sandynistów. Sanguinistów. Sanguinicy. Tak. No dobrze im idzie, faktycznie. Niestety. No dobra, ale panie prezydencie, tam szczegółów nie znam, bo to ja się tym nie interesuję. Lepiej, żeby pan też nie wiedział. Ale panu tak w zaufaniu powiem, że mniej więcej mocno to wyglądasz tak. Pieniążki idą do... Panie prezydencie. Dobrze, bo nie jesteśmy z Gorbaczowem teraz, bo by uznał to za prowokację. Bo ta plamka chyba zlazła. Tak. No i co, i co? Plamka. Dobra. Apeluję o elementarną powagę urzędu. Panie prezydencie, w tym wieku pan nie może sobie strzelać w kolano, bo on się przewróci i złamie nogę. I co ja później powiem na Nancy? Proszę usiąść. Nancy Pelosi? No tutaj pana żonie, co? Aha, wygram, tak. W tej chudej sztapie. O, no i co? No to właśnie chodzi o to, że pieniążki pójdą poza dyplomatycznymi kanałami do Iranu. No. A Iran wyśle broń do kontras. Pośrednikiem ma być jakiś szef policji Sawak. Tej irańskiej. Straszny skurwysyn, który zakopywał, znaczy wsadzał przeciwników politycznych do worów razem z kotami, wężami i wrzucali do... Ty komunistów, socjalistów, to jest wojna zimna, nie? No to prawie końcówka chyba, ja myślę, że tam się długo nie podtrzymają. Te... No ale tak to mniej więcej wygląda. Czyli co? Sawak przesyła broń do Pakistanu. Co pan wie więcej niż ja? Co? Co pan wie więcej niż ja? A Sawak ktoś już nie istnieje. No nie, no ale ludzie nie zginęli ci Sawakowi. Wiadomo, ukrywają się przed cholernymi gnojami. Macholeny, macholeny. No tu nie będę przeszkadzał w takim razie, to... Lokaj, nie budź pana prezydenta, ja się udam, wiem, gdzie są drzwi. Tym, kim mi być wygodnie w danej chwili. Co pan o Sawaku nie słyszał? O pan, tak, o pan Sawaku, tak właśnie. Dlatego nie wiem, czy jako profesjonalnemu agentu panu można ufać. Oczywiście, że tak. Niemniej jednak. No co? Moi mocodawcy, czyli prezydent głównie.
Jaki? Chwileczkę. No regan oczywiście, ale co ja to... Aha! Umówiliśmy się na współpracę tutaj. Tak. No pan poczeka. Na co? W moim kraju mówią, że człowiek, który czeka, ten traci czas. Zawsze zabawne są te wasze powiedzonka, które równie dobrze mogły powstać w każdej innej szerokości geograficznej, ale wy się upieracie, że tam w tej waszej. W moim kraju mówią, że człowiek z błądem jest człowiekiem szczęśliwym, ale człowiek w korwecie jest człowiekiem naprawdę szczęśliwym. No tak, fantastycznie. Jimmy! A tak, on poszedł kupić Coca-Colę. Co za naród niesłowny. Za broda, ja to lacha, ile tu będę jeszcze siedział i marnował swój czas? Stare kości! Co pan tam targasz? Stare kości! To do jednej łapy, to do drugiej. Dobra. Musi pan rozciąć mankieta. O, tak. Dobra, ale gdzie ja szpilkę to wsadzę. Nie, szpilki nie wolno, bo zostanie zaburzona praca maszyny wykrywającej. Czekaj pan, sam to coś wsadzę. Bo... Poligrafu. O. Jak na pana patrzę, to współczuję, że pan oddycha. Co? Nic. Dobra. Poddam się wszelkim procedurom. Panie, ja wykończyłem mnie tak jak pan. Ale starość nie radość. Dobra. Chyba w Hiroshimie. Dobra, gadaj. Kto to za diabelskie zachodnie urządzenie? Nawet pan nie wie. Dobra, żaden diabeł nie da rady temu urządzeniu. Także panie, pierwsze pytanie. To będzie nam się pokazywało to... O tak, dobrze, już się robi. Panie Guldimbra, czy pan określi siebie jako osobę godną szacunku? Tak. Ojej. Był pan kiedyś członkiem SOWAK, prawda? Tak. A kto nie był w tym kraju? Tak. Stary, dobry Iran. Tylko Khomeini nie był w SOWAK. No, ma niech pan nie zakłóca pracy maszyny. Kolejne pytanie. Czy członkowie SOWAK czasem topili koty i więźniów razem, znaczy... Czy ja to robiłem? Pytanie za pytanie. Najpierw mi pan powie, czy to prawda? Tak. Że członkowie, ale że topili koty razem ze skazańcami, oni te koty tak. Świrowały. Oni tak. A pan brał w tym udział? Ja. Nie. O, bardzo mocne nie. Dobra, niech pan mi jeszcze powie, czy naprawdę zna pan dojścia do moderackiego skrzydła Iranu obecnego, żeby móc opylić im tą broń i sprowadzić na rynek od niego surowce. Mam dojścia do Omara Sharifa. No dobra, ale to nam akurat po nic niepotrzebne teraz. No, ma pan te dojścia do tej moderackiego Iranu? No... No mówił pan, że pan ma! No... No, mogę mieć, znaczy... Dobra. No to finito. To co, to mogę już zdjąć tam ściecho? Tak, chwileczkę. Panie, to mnie prąd pokopał, to gira, co to jest? Co? Nawet przesłuchiwać i torturować nie umiecie, do dupy te wasza CIA. To co my, to był dopiero porządek. A po co torturować? Bo tortur... my zaczynaliśmy wasze rozmowy o torturze. A gadanie później. No tak. Daj mi pan znać, co i jak. No, ja bym tam mu nie ufał, ale jak tam chcecie z tym kontrast, to okej, nie? No, Nicaragua, tak. No, bajo kondy jeszcze. No, powodzenia.
Powodzenia, panie Łańczak. Kto tam na brudę prorokę? No, nauczył się. Jestem wysłannikiem prezydenta USA, jakbyś nie wiedział. O, tu są moje papiery. Widzi? Pośredni w handlu? Tak. Przecież oni na nas embargo nałożyli. Na kogo nałożyli, na kogo nałożyli. Jakbyś mniej czasu spędzał z głową w błocie, to byś wiedział co i jak. A ja cię pamiętam, też tak mi powiedziałeś wtedy, jak mnie przesłuchiwałeś jako sawak. No dobra, ja cię tak cię zamknąłem z worku z kotem, żebyś się mógł wydostać z tego szybko. Byłem głodny i zjadłem tego kota. No widzisz, więc z czegoś się wpierdalasz, z czegoś się wkurwiasz, przecież widzisz, że jestem po twojej stronie. Powinienem się rozjebać na miejscu. Ale twoja rewolucja straci. Nie bądź dupą głową i czytaj te papiery. Możecie zarobić. Rakiety? No, możecie zarobić, dostać konkretny sprzęt, konkretną kasionę. No to w Izrael pieprznąć. Tak, już to widzę. Czym? No tymi rakietyma. Jakbyś nie wiedział, a niebo to przeciwczołgowe. One mają 3 km zasięgu, a nie 300, więc możecie, to wiecie. Kiedy te cholerne brody zgolicie i pozwolicie... Masz szczęście, że to jest napisane, że pod żadnym pozorem nie rozwalać. Ja mam nadzieję, powiedzmy, kiedy wy tam zgolicie te brody i pozwolicie wrócić szachowi, co? Kiedy będzie broń, powiedz? No za tydzień. Za tydzień? Co ja mówię, broń będzie jutro wypłynie i tu będzie za kilka dni, myślę, że za 3 dni. Dobra. Rakiety Stingery, rakiety przeciwczołgowe, przeciwlotnicze, broń krótka, broń długa. Dobra, chwileczkę. I paralizatory. Co, pomodlić ci pewnie idzie, nie? Komendancie, tutaj przyszedł taki... Na urodę falokę, na kanonę, no to będą rakietki, fajnie. No tak, no to co, co z nim zrobi? No dobrze, ja będziemy czekać na rakietki, no. Długo mam tu czekać. No dobra. Co mam odpowiedzieć moim mocodawcom? Że będziemy płacić przez... Przez kogo? Przez co będziemy płacić? Przez Sultana Brunei. Przez co? Brunei. Przez Sultana Brunei odpłacić. Gdzie to jest? Wasze na szwajcarskie konto jednego z tych waszych. Gdzie to jest niby? Co to Brunei? Gdzie to gówno leży? Gdzie to jest? Gdzie to jest Brunei? Nie wiem, nie wiem, spierdalaj! A ja wiem! Porządki u nas było lepsze. Spierdalaj. No to bracie... Al sonar de la marimba se desborda Monimbo. Hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador. Don Rodrigo está tanteando como le hace por detrás. Zapateando, zapateando, zapatea y nada más. Hay que ver a doña Inés pa' bailar como zapatea y a la vez y hace la cadera temblar. Pukownik Claudio Vargas. Dziękuję. Witam towarzyszu. Witam towarzyszu. Wrócony pod głaskło, no nie? Ja? Tutejsze! Tak! No co tam powiecie, widzę? Wiecie, jest takiej małej mieściny, San Antonio de Flores. Uuu, no. To was tam wypuściłem taką... Sanowiecki. No, jak to do towarzyszki? Ja w sumie towarzyszę z towarzyszami. No właśnie, to do mailingu przewodni członkom. Dziękujemy za posiłki i za broń, bo dzięki waszej pomocy oni się już, kontrasty się wycofują. Mówią majtki ze zdrowia. No i pracują na majty mają. Majty od kału. Bardzo fajna przeciora ten wasz AK-47. No to jest tak, no.
już jakaś, no mi się uda właściwie na wersję wybitkę cego. Czyli ci już się pewnie głównie trzymają rzeczy, prawda? Na co rurę gazową, która tchapło do tyłu bardziej niż zazna się. I to nawet do granatnika, może ci do granatnik podłączyć i bawić. Gdzie? No, gdzie te ząbki? To się granatnik podłączy normalnie. No. To amerykańska robota nie ma, czy nie ma tutaj złego zastosowania. Nie ma. Z kołasiem nikt nie wygra. Nie wygra. Nawet jakby Polarisy albo Tridenty trypnęli, to tym można zestrzelić normalnie. Dobrze. Nawet Patriota można tym zestrzelić normalnie. No. Dobrze. Szlaki komunikacyjne są, bo nie wiem, czy wiecie, towarzyszu, że Carter was nawet nie uznał za komunistę, bo nie zerwał z tym, ale kapitaliści was tutaj mogą przywieźć. Nasza brudnia płama, co są ludzie na nią zlecieć. Natomiast kontraci uważają, że my jesteśmy strasznie i stanowiliśmy bezpieczeństwo. I emerytury. Tak. I to jest właśnie coś, co sam. Bo my idziemy do klasztory. Klasztory, co? Będziemy sobie zatrzymali 5-10 minut. Właśnie klasztory go zamykali, budowali tam magazyny. Metro, tak. Co? Czytałem, tak. Wy czytacie? Po rosyjsku, to? Ten, El Bulletin Militar. El Bulletin Militar. No to co, idziemy na wódeczkę, czy co? Tak, czemu nie? Słyszałem, że wy podobno nie pijecie na służbie. Co to za zwyczaje? To jakiś kapitalistyczny zwyczaj, jak można nie pić na służbie. Ja piję. Na służbie, no to intek swój chłopak. No mam nadzieję, no to idziemy tu. Wódeczka i ogóreczki na zakąskę. Synu, rad jestem, że ci widzę, prawda? Ojcze! Tak? Mam rozterkę moralną. Jaką już to, synu? Bo tu... Strzelaliśmy do tej wiochy, nie? No na zbożne cele, prawda? Komuniści, nie? No to wiadomo, swoć trzeba likwidować. No, ale się okazało, że to nie aż takie komuniści, bo oni... Jakże to? Bo oni tylko tu... 20 lat temu jeden mieszkaniec powiedział, że... jak to było... Strasznie się synu gdzieś mi strasznie na kulacji. Jak to było, że niech żyje lud. Powiedział to 20 lat temu. No to komunista, to no, komunista. No tak, ale nic poza tym się w tym mieście nie działo i pozostałych synu, 300 mieszkańców nic z komunistą. Wystarczyło, że to powiedział i wystarczyło, że choćby jedna osoba to usłyszała. To trzeba wszystkich wyciąć w pień, a pan rozpozna swoich. Nie miej rozterek moralnych, wręcz przeciwnie, synu. Weź to zbożne narzędzie, odblokuj zbożną zawleczkę i rzuć w kołotę, a robaki się rozwalą na fragmenty. Nie będzie problemu z komunistą. Zachowam, bo sandyniści chcą zrobić kontrofę. Niemożliwe, prawda? Tak, dostali sprzęt od ruskich. Słyszałem, że ojcowie kapucyni nam będą pomagać nawet. Będą trzepać kapustę. Tak, i zaleją sandynistów zbożnym napojem. O kurczę. No dobrze, no to synu, w takim razie będziemy kontynuować. Widzisz tych 20 chłopów tam za rogiem? Oni też słyszeli to? Ujrzyj sobie i pójdź w nich serię. No dobra. No. Zbożny na cel. Komunistom śmierć. Tak. A teraz... Niech żyje Kościół! No właśnie, a teraz idziemy na kulację! Ostrygi i kawior! Ej, no ja cię mam czekać, normalnie! Sam tutaj nieporadny to jest te kontrasy. Juan Cabeza, miło mi. Kontrast. Sierżant Johnny Brody. Oficjalnie sierżant, a nieoficjalnie major, ale o tym cicho sza. Więc tak, nie baw się bronią, muszę zrobić dziurę w lwie i kogo my tu będziemy Amerykanie wspierać. Nie baw się tym. Tu masz 15 milionów dolarów.
Ciężkie, kurde. Ciężkie, bo nasza waluta najcięższa na świecie. No nie sobie, komendantowi. Tylko żeby nie przechlał. Albo nie przedziwczył. I pamiętajcie, to nie... Bueno. Ta kasa jest na broń, a nie dla księży na dziesięcinę. A, si. Es para comprar armas, no la guía de fils de joie. Now for Claire, only for the weapon. Alright. Okay. No to już chyba załatwiliśmy. A co to się stało, że prezydent Reagan nas je tak wespał, co tam się nie godził kongres? Dlaczego was wespał? A widzicie tamte zasieki i tamte oboze sanguinistów? Sandyniści, no i co? Tak to co? Przecież wy bez naszej pieniędzy... My tylko mordujemy ludność cywilną, obozów się boimy. Bez no, naszej broni, bez naszego wsparcia... A zanim my to kupimy, to i tak nas pokonają, ale dzięki. No to już ja ci robię. Skoro macie entuzjazm taki jak shop fracz w trakcie ogłoszania informacji, nie strzelam, jak długo zima będzie, a nie, to był shop, nie. Co to ja mam wiedzieć? Co to ja jestem? Z Montany? Shop Phil, o! To był shop Phil. No co? Teraz walamy? Teraz walamy. Ksiądz powiedział, żeby zajebać i mimo, że tylko jeden powiedział, że jest komunistą. Ja nie pytam dlaczego, ja tylko słucham księdza i wykonuję jego polecenia, a ty? No, tak. To co, rozjebujemy? Rozjebujemy. Zobacz tam niemowlę! Zobacz, ten wygląda jak Bird Reynolds, tak mu więcej oczy. O kurwa, sandyniści z czołgami! Spierdalamy! A tu pintel drąbek! Spierdalamy! Tu Orzysiu, za sandyno! Za sandyno, za rodzinu! Zbiegają to już! Doskonale! Co? To nie jest zresztowane, to... Księża to by już dawno się rozpieszkli po wnętrzu. Tak! Taka plamka, trzeba by to wysłać do Hongkongu, zobacz. Dobra, zobacz. Tak jest plamka, tak. Obejrzyj plamkę. Tak jest plamka, widzę. No. Do Hongkongu, na jutro będzie. No, dobrze. Czy kąpiel przygotowana? Zaiste, wasza sułtanska mość. Zaiste, czyli mogę się kąpać? Tak, oczywiście. Proszę przejść po moim grzbiecie, bo jest plama na podłodze. Zaryzykuję. Wasza sułtańska mość, czy mogę przemówić? Co? Wasza sułtańska mość, czy mogę przemówić? No tak, co? Wasza sułtańska mość, ajatollahowie z Iranu pytają, czy mogliby użyć konta waszej sułtańskiej mości do tego, aby przesłać pewne pieniądze. Tak, a w jakim są? Chodzi o to, że oni chcą przesłać pieniądze na pewną handlową transakcję z Amerykanami, którzy chcieliby broń przesłać i pieniądze, prawda?
Broń. Broń i pieniądze, tak, tak. A wasza sułtańska mość ma, że tak powiem... Szwajcarii. Tak, konto szwajcarskie, o tym myślałem. Tak. Ale że ode mnie do Szwajcarii mam przesłać? Tak, tak, tak. No dobra, to umów tam z tym skarbnikiem. On się nazywa Zimmerman, tak. No. Czyli mam zgodę waszej sułtańskiej mości na taki uczynek. Tak. O słońce, Brunei, świeć nam po tysiąckrotnie lat. Jak rzekłeś, tak i uczynię, sułtanie. No to tak. Witam, panie Cimur. A! O, znowu kubańskie? Tak, tak. Mówią, że co prawda nie należy wybrzydzać, ale dostaję codziennie kubańskie cygara. Tylko one dają się palić, to o to chodzi. Nie dlatego, że cały czas muszę być z tego sobie pograli. Robię mu cygara o smaku czekoladowym, który by kukały na przykład. Nestle! O, a czy one kukają, kiedy się wypala do końca? Kuku, 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 czy nie? Nie wiem, ale byłoby miło. Opatentowałbym. Tak. Pewnie. No co tam panie powiesz? Na pańskie konto w naszym banku. Się zmienia się w sługi, jeśli chodzi o konto. Tak? Tak. Przyszła taka większa suma pieniędzy. Jak to? Od kogo? Z tego, sułtanatu Brunei. Przecież ja tam nigdy nie byłem. No nie wiem, ale tak pomyślałem, że panu powiem, bo że tam, nie wiem, to... Naprawdę? No, 10 milionów dolarów. O cholipa. Mhm. Większa sprawa, grubsza sprawa. Mhm. Nic mi szyta. No. To nie moje pieniądze. Proszę odesłać na konto nadawcy. I proszę zapytać tego jego mościa, kimkolwiek on jest, dlaczego wysłał mi te pieniądze. Co to ma w ogóle znaczyć? Mam pytać sułtana Brunei, kim jest sułtan Brunei? Kim ja dla niego jestem, skoro mi wysłał pieniądze? Dobrze. No to... Stąd drogą mnie pan zapyta, kim jest, bo musi być niespełna rozumu, skoro owcemu człowiekowi wysyła miliony dolarów. No... Pewnie nie dostanę tam wizy na wakacje. Ale... I tak nie ma po co tam jechać. No tak. No dobrze, to w takim razie powodzenia. Winszuję. Spotykamy się dzisiaj wieczorem na golfa? Tak, u pani Trautmann stąd na karcioszkach. A kiedy będzie polowanie z nagonką? Obiecał mi pan w tym roku jeszcze, a już prawie jesień, a tu nic nie mamy. W maju może coś będzie. Przyszłego roku? Nie, tego roku. Aha, no dobrze. Jesień to tylko tak wygląda. Jest... U nas zawsze jest tak samo, dlatego nikt nas nigdy nie pobił, bo by umarł tutaj z nudy. Musiałby przejść przez... Winkelriedem... Jak się to nazywają te wysokie? Góry. Winkelriedem nie jestem, żeby się poświęcać. To ten, co wbił z siebie... Tak, dwóch Austriaków. Tak. To może nestelkę mało, co? O, dziękuję. Trochę widzi pan, trochę już skamieniały te ciasta. Ale pan mlekł z Altem Gold. Tak. Rozpuśćcie do dziafy. Dobrze. Pokucha. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jak światło
Żydzi zrobili maksowe z młodych Libańczyków? Nie, chodzi o to, że zostałem wtajemniczony w sprawę, którą nigdy nie powinienem zrobić. Panie, dowcipy to tam dział dalej. Chodzi o... O co? Zakładników amerykańskich w naszym kraju, przytrzymywanych przez proirańskich terrorystów. Powiedz mi pan coś, o czym nie wiem. Okej. Okay. Także proszę pana... Strefa się pan, czas to pieniądz. W Beirut Today. Co to jest? To jest napisane, że... Widzę. Amerykanie sprzedawali... Ciaka, tak? Amerykanie sprzedawali ciaka. Amerykanie sprzedawali irańską broń, mimo embarga. Co to za jaja, wie pan co? Kongres nic o tym nie wiedział. Pan do Benehila kupuje z takimi nowościami. Nie wiem, jak to śmiali się pan. Czy pan się co to kurwa? Na brodę proroka, co to jest? To ma być domu! Ten świstol! Nie, bo było embargo, nie? Mów pan, dobra. Słucham. Kongres ogłosił embargo na sprzedaż broni. Słucham, nie daję, że pan wierzy, no. A prezydent Reagan chciał wyciągnąć tych zakładników. Mujahedinów, nie? Nie, tych zakładników. No, których my mamy, aha. No, mam paru. Nie tam... my, tylko Irańczycy u nas mają. No, wiadomo. No. Ambasada i te sprawy, i karty. No. Już pan mówi już troszeczkę do rzeczy, ale tylko troszeczkę. Nie, ambasada, kartę tamci to już tam chce ten, to... Nowych tam. Wiem, operacja Argo, no, nowy. No. Też nie, Jezu! Jaki Jezu, pan, nie bluźnij mi tu! Przepraszam, z tym kryptochrześcijaninem. Kryptochrześcijanin? Tak. Ja w sumie też. No to, jestem... no to... Moja matka jest w ogóle zostawić. Żydówką, ale pan nie mówi o tym, dobra. Zajebię. Także słuchaj pan, no. Oni sprzedali tą broń Iranowi, a za te pieniądze, co zarobili, nie? No. To przekazali nie Wenezuelczykom, tylko tym drugim Nikaraguijczykom. Kontrastom. Jest pewna subtelna różnica. Tak, konserwom kontrastowym. Oni byli sanguinistyczni czy flegmatyczni? Kontrasi, no wiem, ale ci drudzy, broń przeciwko komu musieli, sangwinicy, tak. Sandyniści. Sangwinicy i flagmatycy, o, no. Jest. A skąd to... Typowa prasowa rzetelność. Skąd to masz takie informacje? No jak przecież się... ma pan to. A jak się pan dowiedział, to McNamara? No bo ja byłem, pomagałem tam jako tłumacz, nigdy nie powinien mi byli mówić tego, bo ja... Brakuje mi pieniędzy i mam nadzieję, że gazeta mi dopłaci. Panie. Tylko żeby tak było, że to nie ja mówiłem. Panie, nie? Po amerykańskich i żydowskich bombardowaniach to myśli pan, że jesteśmy kurwa krezusami? Nie, no tam coś macie, nie? Ile byś pan chciał za taką informację? No nie dobrze, tam żeby mnie stać było na kawalerkę tutaj w Bejrucie. Panie, damy panu tyle, że pan sobie do Londynu pojedziesz. No dobrze. Bo mamy filię w Londynie, oni się tam zainteresują. Oni nie lubią no administracji Reagana, bo to chuje. Kto lubi administrację Reagana? Chyba tylko Reagan. No i chyba jeszcze ten... Ketchupman. Jak mu tam? Gorbaczow. Gorbaczow, tak. To pan byłeś tym tłumaczem całym. Tak, tylko niech pan nie pisze, że jestem kryptochrześcijaninem. A nazwisko pana? Oficjalne? Prawdziwe czy arabskie? Arabskie podam. Abdul Al-Zaziri. Z Al-Zawii pewnie, nie? Tak. Przedmiot, a... Prawdziwego nie podam. A adres? Dawniej to była ulica Świętego Szczepana, a teraz chyba Al-Bulgla Bulgliwiego. No nie, tam mieszka mój kuzyn, nigdy pana nie widział. Ale po co mi pan adres? Pan ma mnie kryć, że ja te pieniądze... Tak, będę ten... krył. No. Al-Zawili, zrób mu zdjęcie, będzie na artykule. Nie. No nic, pan chyba w mordę. No. Wiecie mi herbatę, bo nikt w te baśnie nie uwierzy.
Dalej, bałwany! Świetelsi! Jak mógł ja spierdolić taką akcję, no! Błąd pokazał trzykrotnie! Czy to wiesz co, jak mogłeś tą bazę zgubić, no! Postawiłem kupę kasy od tych pajaców! Cholera jasna! Żeby kurwa człowiek uczciwie mógł raz wygrać w totalnie, w torze sportowym! Czego? Pan Pepper Weininger? Tak! Jest pan proszony, żeby się stawić przed panem. Zaraz! Bałwan! Cholera jasna! Panie, 4 razy rządu błąd pokazał! Tak można! Tego tryterysa powinien wypierdzielić w 3 ekipy! Co pan robisz? Że pan nie słuchał mnie, kiedy mecz leciał, więc... musi pan pójść do komisji senackiej, bo się okazało, co się że okazało? Prawdopodobnie istnieje podejrzenie, że administracja wokół prezydenta Reagana, w tym i pan, sprzedawaliście broń Iranowi wbrew pozwolenia Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wie pan co? I trzeba się to będzie wyjaśnić. Wie pan co, panie federalny urzędniku? To jest normalnie chucpa. Wie pan? No to pan jest skandal. Nie co tam rybka. To jest walka obrzydliwa, walka polityczna. Ja zgłaszam protest. Odnotowałem. Proszę mnie przepuścić, ja muszę porozmawiać z prezydentem natychmiast. To sprawa wagi państwowej. Zabieraj pan tę łaskę. No. Niebieski krawat tutaj? A czego wy demokraty chcecie? O, wiem. Co pan chcesz? Panie prezydencie, właściwie jeszcze prezydencie, bo impeachment jest w drodze. Michael Dukakis został po dupsku. Tak. Panie Reagan. Chodź pan tu bliżej, bo pana nie widzę. Państwo chciałeś imperium zwarować, nie? A tymczasem no. Pański impeachment jest już... Tak, demokrata, no. Jest już prawie gotowy, ustawa. A ty jest pan w kongresie, nie widziałem pana nigdy. Od 4 lat. A wie, niech pan posłucha. Rypła się cała sprawa na całej linii, ma pan przesrane jak sąd do Władywostoka. Fajnie. O, fajnie, okazało się... Aha, to źle. Kontras Iran, kontras Kasioran, sangwiniści... To takie co? Kontrasi, ja nie wiem. Iran, Sultan Brunei, wszystko się rypło. Ja nic nie wiem o szwajcarskich kontach. Szwajcarskie konta, tak, Zimmerman. Wszystko zostało opisane... Ja nic nie wiem o tym... Washington ja nie Post. Wiem o tych, co Sultan Brunei zrobił. Chcesz się pan dowiedzieć, panie prezydencie? No ja... to proszę, CNN właśnie o tym mówi. Wysłyszysz pan? Ja nic nie wiem o szwajcarskich kontach, ja nic nie wiem o dostarczaniu rakiet Toll, ani Hawk, ani Iranowi. Ani Swingers i Stingers, tak. Ani nie wiem też nic o Wenezueli, ani popieraniu kontrast przeciwko sandinistom. Tak, nie wie pan. Nie wiem. Nie wiem, no to się pan dowie na komisji śledczej, zostanie pan wezwany razem z majorem McNamarą, którym kazał pan bezczelnie kłamać. No to co robimy? Impeachment, czy idziemy do kongresu przed komisją śledczą? No to ja muszę powiedzieć narodowi, że... Wie pan co, pan nie ma prawa się flagą okrywać. Drogo Ameryku, już nic o tym nie wiedziałem! Ja muszę być teflonowym prezydentem, bo inaczej nie pokonamy osi zła, nie? No więc ja o tym nic nie wiedziałem i to wszystko wina moich współpracowników. Weinberga, McFarlane'a... co? No, do rodziny tak pojechał. Ale on już wtedy on doradzał. Znaczy ja nic nie wiem, podobno doradzał, ja nie wiem. Skandal!